Halo, dzień dobry, witam was serdecznie. Oczywiście jak zawsze ja, E30 Maniak ze swojego warsztatu. Słuchajcie, wiecie dlaczego dobrze zacząć dzień od posłuchania seta dla ABT na warsztat? Bo nawet już kurczę nie wiedziałem, który set leci. Ha, nieważne, ważne, że mój. Od tego jest dobrze zacząć dzień, dlatego że od razu wpadają ci genialne pomysły do głowy. Patrzcie co się dzieje. Wózek do Goksa został dosłownie w 13,5 sekundy uzbrojony jako profesjonalny wózek spawalniczy, który razem z butlą, z maską, z flexem, który tutaj leży, z tarczami i resztkami pojedzie za chwileczkę w prawo. Dwa garaże jakby obok. Nie, drugi garaż obok. Nie, poczekaj, moment. Magazyn, garaż, tak. Magazyn, garaż dalej, tam właśnie się pojawię, bo dziś będzie całkowicie inny odcinek. O, taki będzie odcinek. Odcinek całkowicie inny niż te, które zawsze tutaj widzicie. Dzisiaj przyjeżdża Adaś Gron, nasz sędzia, szanowny, fantastyczny drifter, wicemistrz Europy czy świata w DCGP, czyli w sim racing, w sim driftingu. Co ja z tym racingiem? I powiem wam, że będziemy dzisiaj działać przy jego V8-ce z wydechem, bo oczywiście jeżeli trzeba urzeźbić wydech, to ja jestem jako pierwszy w kolejce ustawiony na jego liście osób, które chętnie pomagają mu robić jego projekt. Oczywiście, że nie. Zostałem do tego zmuszony. Zresztą, słuchajcie, wczoraj była piękna pogoda, piękna, było ślicznie, sucho, mówię, może coś tam się wydarzy, no ale co? Dzień dobry, wydarzyło się. Mamy 10 cm śniegu i nadal naparza, więc ogólnie jakby już temat, moment, temat jakby jeżdżenia niestety zostaje odłożony na czas roztopów, co mnie smuci, bo pobrykałbym sobie, wiadomo, kto by nie pobrykał. Zobaczcie, Sylwek zasypany, bidny, w pięknej aurze, Włada zasypana w równie pięknej aurze, a ja idę robić wydech. Także widzimy się już za chwileczkę na drugim garażu z Adasiem i z Maćkiem. Elo! Jest i on. Zaginiona rewelka teorii Darwina. Gronisław, kurwa, gronizator. Neverending Story V8. Witamy cię serdecznie. Kolejna zima nadeszła. Kurde. A może w tym roku Koszalin? Wytrzeźwiej. Ty lepiej zobacz sobie, co ja tu stworzyłem. Wózek do spawarki. W 3 sekundy, chłopie. Wystarczyło mi mojego seta puścić i od razu mi się normalnie pomysły nasunęły. Więc jeżeli tak się zaczyna dzień, to gwarantuję ci, że dzisiaj wydechy... To jest już spawar powód, tak, powiedzieć. Tak, tak. Drift spaw. Cholera, tylko te białe opony to nie są potrzebne. O. O. Czemu mi kamerka mrugała, bo głupie ledy? Zaczęło przypominać samochód. No, chociażby po porządku. A nie po tym, że stoi na czterech kołach, nie? Nie, w ogóle. Nie. Nawet w ogóle nie zauważę tego, że go w końcu przesunąłeś do przodu po półtora roku. Pierwsza przejażdżka już za mną. Pół metra do przodu jest, tak? To była druga, przecież już jeździłeś. A no tak, druga. Faktycznie, przejechałem się. No i właśnie tak jest, jak widzicie. Ja stoję, a Gron leży. Potem się dziwić, że robota nie idzie. Ej. Słuchajcie, no nie nagrywałem... Mamy fajną robotę. Nie nagrywałem podnoszenia samochodu, bo to było wręcz dosyć mocno przekombinowane. Ale oczywiście się udało. BHP pełną parą. Oczywiście, że tak. No, wszystko jest tacy, tak jak trzeba. Wóz odpala, to jest najważniejsze. Kurde. I fajnie równo chodzi. No, wóz fajnie... odpal, nie. Nie. Pokażę wam, poczekaj. Tak. Ale ty, tu jest taśmą, biegi są przyklejone, to na biegu go odpalę. Musieliśmy tutaj zablokować zarówno ręczny, żeby, jak i biegi, żeby nie zjechał, nie zrobił nam fikusa. Fajnie jest podniesiony. Za chwilę Adaś wykręci wydech, ja go potnę w piździec i będę robił to jeszcze raz. Co ten palec tu robi? Dzień dobry. O. I będę to robił jeszcze raz. Leży. Leży i coś kręci. Tak się zarabia pieniądze w Polsce.
Gronu też nie. A no bo ani gronu tego nie robił, ani ja. Cześć, ja Maciej Łówka teraz przyjechał. Cześć. Nasz ten startowy. No dobra. Niech ten odcinek już będzie fajny, wesoły, więc rozpoczynamy od tego, że pocięliśmy stary wydech, który też był dobrze pospawany. Tutaj pozwolę sobie światło pójść. To, kurwa, bierki w środku są. Powiedz mi, co to jest? Robił ten sam, co... Ten sam osobnik to robił. No. Te bierki w środku są bardzo fajne, naprawdę. Podejrzewam, że to jest ten katalizator. On mechanicznie zbiera, wiesz, te naloty. Katalizator? No. I jedzie z nimi na loty. No, dobrze. Okej. Okay. To jest moje zdanie na ten temat. Wycinam tylko i wyłącznie flanszę. Zostawiam turbo Wonksa. Zostawiam jak to się nazywa? Sondy. I tutaj, tutaj też tak. Ten oto jakże, no przecież to jest idealnie. Idealnie to jest zespawane. Widać, że gościu rozgrzewał zapalniczką kulkę stali, po czym rzucał ją cęgami po prostu w ten wydech. Jak już potnę, to wchodzę pod samochód. Moments later. Chyba się domyślacie, że nic nie nagrywałem, bo jak się wziąłem za robotę, bo jak widzicie, że warunki są jakie są, tam leży jęga, która podtrzymywała tłumik. Chłopaki już pojechali, jest nie wiem która, 16:12, a efekt jest taki. Na dzisiaj udało mi się zrobić praktycznie plan tak jak chciałem. Powiedziałem o tym, że nie zrobię całości, ale wszystko było od podstawy. Czyli mamy flansza była odcięta, nowe kolanko, kawałek z sondą, kawałek nowego kolanka, łącznik giętki, prosta rura. Tutaj akurat został wykorzystany kawałek starego zagięcia, który będzie omijał skrzynię. Ram, pam, pam. To takie najbrzydsze elementy, no to jest najbrzydszy element. No, to... Ale w środku patrzyłem, jest ok, tylko po prostu z wierzchu wygląda średnio, ale to nie jest ważne. No i tutaj mamy tak samo, dwa kolanka, prosta rura, łącznik, kolano i tak jak wszystko widać. Nie jest to weld porn, ale jest ok. Na pewno jest lepiej niż to co było. Patrzcie jak to było zrobione. Proszę, tak to było zrobione. W środku normalnie przetopy, jakieś przecięcia, tutaj szczelności absolutnie żadnej. Zobaczcie sobie na to. Więc fizycznie widząc, co jest tu, to jest git. Dobrze, taki merytoryczny odcinek. Widzimy się, jak śnieg stopnieje. Chyba, że ewentualnie może będzie druga część, bo chciałbym odpalić, posłuchać tego, więc może w drugiej części pokażę Wam, jak to brzmi. Do zobaczenia. Na razie. Ja powinienem wokół tego się kręcić.